O, dokładnie tak, dokładnie tak. Szybko, szybko wydostań się. Dokładnie tak, 20. Yeah, oh yeah. Brawa się tu nam odblokowała, zetki, zetki, księżyce. O, mamy kolejny ten. Dobrze. Dobrze, o to chodziło. Jeszcze tylko drugie tyle potrzebujemy i będzie elegancko. Dobra, udało się, nawet do samego końca przytrzymaliśmy naszą wróżkową moc, ale myślę, że warto byłoby raz jeszcze z niej skorzystać, bo może w tej sekwencji będzie coś dodatkowego. Dobra, zobaczmy. Ałała, to trochę bolało, nawet bym powiedział, że bardzo mnie bolało. 32. Nic nie ma. Okej, okay. Tu coś mamy. 28. Dziwi mnie fakt, że nie ma żadnej tej bramy za 30 tych kół zębatych. A, dobra, okej, okay. Wykrakałem. Okej, okay, jestem z powrotem. Bo to jest za 40. Dobra, więc skoro wykrakałem, to trzeba iść teraz w inną stronę. Dokładnie w tę stronę. Trochę natraciłem tych zetek, muszę przyznać. O, trzeci Dreamki, super. Te wszystkie kurde kichnięcia będę musiał poedytować, kurcze pieczone. Gij przepadli, dokładnie. 30 kół zębatych, super, świetnie. Kurde, widzicie, przez to kichanie ja często, kurde, język mi się plącze, cholera jasna. Gadam jak jakiś, kurde, nie wiem, upośledzony. Ale nie, graficznie poziom mi się bardzo fajnie podoba. Ogólnie te ściany ceglane bardzo fajnie podkreślają ten charakterystykę tego poziomu. Ogólnie ta cieknąca woda, moim zdaniem to jest po prostu coś pięknego. To właśnie pokazuje, że klasyki na PS1 po prostu jak na dzisiejsze czasy, to moim zdaniem większość tych gierek oczywiście zestarzała się w mojej opinii bardzo dobrze. Bo oczywiście są gry, które się źle zestarzały, ale to w głównej mierze przez kontrolki, co nie? Ale osobiście w mojej opinii, in my opinion, większość gier się dobrze zestarzała. 42 te koła zębate. Zetki. Dobra, co tutaj nam się w ogóle odblokowało, bo nawet nie wiem. A, platforma się nam tu odblokowała. A, i możemy sobie stąd iść już. Coś tu mamy dodatkowego. Wydostań się. Ostatni Dreamki! Super! Świetnie! Mamy pewne 100% już teraz, moi drodzy. Wydostań się stąd. Kurde, no tumble! Okej. Okay. Czyli musimy mieć teraz tą wróżkę z powrotem. Okej, okay, tylko pytanie, gdzie ona była? Bo ja nie pamiętam osobiście. Ale ona chyba gdzieś tutaj była. Dobra, jesteśmy tutaj. Niestety. Niestety. Dobra, mamy wróżkę już. Spoko. Wszystko świetnie. Co ja teraz odblokowałem?
chyba nic. Chyba już mamy wszystko tu zrobione. No chyba tutaj wszystko zrobiliśmy, z tego co pamiętam. O! Jesteśmy teraz tutaj, w tej sekwencji, super. What? Mamy jeszcze koła zębate? A po co? Mamy już 40, mamy nawet więcej niż powinniśmy mieć, więc po co nam? Chyba, że będzie jeszcze ten, brama za 50 kół zębatych, no to wtedy bym zrozumiał, ale... Dobra, skoro jesteśmy już tutaj, to warto byłoby zobaczyć, co tam jest u góry. Tak dla czystej ciekawości. Czy tam się... da się tam w ogóle wypłynąć? Nie, tam jest blokada, czyli tak czy siak byśmy nie wypłynęli, okej. No to, wiecie, ja jestem przy okazji spokojniejszy, ponieważ wiem teraz, o co chodzi. O, i ostatni ten. I ostatni, kurde, Wings. Ty, to był krótki poziom, tak na dobrą sprawę. Znaczy, wiadomo, trochę mi mógł teraz zająć. Ale jak tak patrzę, to nie. On był krótszy niż ten na pewno poziom z tym, jak to się nazywa. No wiecie, o jaki poziom mi chodzi, kurde. Ten Titanic zasrany. Dobra, możemy teraz zabrać się za bossa, moi drodzy. Ciebie już mam w dupie, bo już z tobą się ścigałem, tak więc elo benz, gościu, trzymaj się ciepło. A teraz poszukujemy bossa i boss, z tego co pamiętam, chyba był teraz po prawo. Tak, to był tutaj. Jest i dla nas odblokowany boss. Underwater boss, czyli podwodny boss, innymi słowy. Okej. Okay. Zobaczmy, co będzie dla nas miał przyszykowane. Okej. Okay. Czyli widzę, że tutaj będziemy mieli konfrontację nie tylko z nim, ale i z krabami. Nie pamiętam tej walki z bossem, jeżeli mam być szczery, więc nie pamiętam moich wspomnień. Wiem tylko, że z Titanikiem miałem złe wspomnienia i to się będzie za mną ciągnęło chyba do końca życia. Zaraz, wiecie co, może nie skupiamy się na atakowaniu tych krabów, bo one będą nas tutaj spowalniać. Dobra, dostał. Czyli o to chodzi, że on musi się po prostu kręcić i mamy go wtedy bić. Musimy takie coś robić mu. Co to jak na drugiego bossa, to jest prostszy niż pierwszy nawet, bym mógł powiedzieć. Dobra, używaj tam tych swoich rakietek, ja mam cię naprawdę w dupie. O to chodziło. Jeszcze tylko 3 razy cię zaatakuję. Ale muzyka tutaj też jest fajna, kurczę pieczone. Kurde, zginąłem, ja pierdzielę. Ale wiem, jak z tym bossem walczyć, tak więc to będzie szybka konfrontacja. Mogę wam tu już teraz powiedzieć. Dobra, jestem z powrotem. Dobrze, jeszcze tylko jedno HP mu zostało. Ale ten,
W ogóle miejsce, w którym odbywa się ta walka, też jest easy, spoko, fajne. Auć. Dobra, teraz się skupię. Kurde, coś trafić go nie mogę. Dobrze, padł frajer. Tak, Thrift Dead jest spokodany. Here's the left one, your magnificence. Luckily for you, you didn't lose it. You have no idea how much these things cost. You run around in your own carefree world, selfishly oblivious to the consequences of your actions. And who's left to pick up the pieces, eh? Now, where's that eye? Oh, no. What have you broken? Ja pierdzielę, ale creepy, ten mu oko zgniótł. Ty chory pojebie. Ja pierdzielę. Jaka schiza. Ja pierdziule. Dobra, weźmy sobie zapiszmy. Bo jest co zapisywać. ...14-40, no to jest kurde... To jest nawet spoko wynik. Dobra, idziemy sobie tutaj. I dobra, po raz kolejny się w pokoju budzimy. Oczywiście, że tak. I dobra, teraz zobaczmy, co udało nam się odblokować. A, to się nam udało odblokować. Musimy pokonać teraz prehistorycznego bossa, żeby te drzwi się otworzyły. Tu potrzebujemy mieć 40 wingsów. Tu już byliśmy, tu był Kibel Jima, fuj. Więc teraz odblokowało nam się następne drzwi. I to jest... Space Boss. Okej, wchodzimy do telewizora albo nad telewizor. A, jesteśmy teraz w tym, w kosmosie, można by tak powiedzieć. Okej, dobra, to tutaj sobie zapiszemy giereczkę. I tu będziemy kończyli sesyjkę. Dokładnie tak, moi drodzy, tak więc, moi drodzy, to by było na tyle z tej sesji. Mam nadzieję, że wam się ona podobała, że w sposób ciekawy i informatywny prowadziłem tą sesję, jak i ten let's play prowadzę. Jeżeli tak, to zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję po więcej. Mam nadzieję, że wam się ogólnie seria podoba lub jeżeli nie znaliście 40Wings, to teraz z chęcią poznacie tę gierkę, ponieważ chcę zrobić pełne 100% z tej gierki. Wiem, że mi się uda, wiem, że dam radę, tak więc podejmuję się wyzwania, podejmuję się tak zwanej rękawicy. Trzymajcie się, cześć, jeszcze raz, jeżeli wam się spodobało, jesteście nowi na kanale, to zostawcie subskrypcję, kliknijcie w dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję, łącznie z lewami, różnymi tego typu filmami. Gorąco zachęcam do wbicia na socjale, linki są pozostawiane w opisie, no i mam nadzieję, że w sposób ciekawy i informatywny prowadzę ten let's play. Trzymajcie się, cześć i do następnego razu w kolejnych let's playach, czy to z Zagrajmy we 40Wings, czy innych grach. Na razie!